O szansach oraz zagrożeniach dla gmin Brody i Lubin w kontekście budowy kompleksu energetycznego na ich terenie rozmawiano podczas wspólnej sesji lubińskich Rady Miasta i Rady Gminy. Sesję rozpoczęło wystąpienie marszałek województwa lubuskiego. Elżbieta Polak podkreślała, że złoża węgla brunatnego nad Nysą Łużycką są objęte ochroną prawną, a budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego jest inwestycją kluczową dla rozwoju naszego województwa. To pozwoli m.in. zbilansować zapotrzebowanie energetyczne regionu. Ta dostępność energetyczna jest podstawą do rozwoju gospodarczego. Dla naszego biznesu, a 30% kupujemy spoza regionu, chcemy to zmienić. W jaki sposób? Między innymi wydobywając nasze złoża, kreując również, promując gospodarkę niskoemisyjną, alternatywne źródła energii. Na to są też pieniądze w nowej perspektywie w regionalnym programie operacyjnym. Podczas sesji wystąpił także senator Stanisław Iwan, członek Regionalnej Rady do Spraw Energetyki przy Marszałku. Senator Iwan również przekonywał, że budowa kompleksu jest koniecznością, ponieważ obecnie w regionie brak linii przesyłowych, co nie pozwala wykorzystać nie tylko klasycznych, ale również odnawialnych źródeł energii. Te farmy, jakie one by nie były, czy wiatrowe, czy to by były fotowoltaiczne, jeżeli one mają mieć znaczący udział w zaopatrzeniu naszego regionów energię elektryczną i w przyszłości to się ma rozwijać, to oznacza, że trzeba to przyłączać nie do gniazdka, nie do sieci niskich napięć, tylko trzeba to przyłączać do linii energetycznych, które będą miały taką możliwość, żeby tą energię przesłać z jednego miejsca na drugie. W sesji brali udział przedstawiciele inwestora. Z ich strony padło wiele zapewnień o tym, że inwestycja będzie impulsem rozwojowym dla regionu, a budowa nie spowoduje pogorszenia warunków życia mieszkańców. Rozumiemy argumenty przeciwników inwestycji, to są pewne obawy, uważamy, że są one troszeczkę na wyrost. Uważamy, że chociaż, tak jak powiedzieliśmy, budowanie kompleksu górniczo-energetycznego opartego o węgiel brunatny i o tylko eksploatację rodzi przeobrażenia w środowisku, natomiast i nasze działania, i rozwój technologii prowadzone mogą być w taki sposób, który minimalizuje oddziaływanie kopalni na środowisko. Tak samo są bardzo nowoczesne metody ograniczające emisje w elektrowniach. Także wierzymy, że konsekwencja rozmowy, spokojne rozmowy i działania na rzecz kompleksu przyniosę tutaj skutek. Od samorządowców oraz mieszkańców z gmin Brody i Lubin uczestniczących w sesji można było usłyszeć różne opinie na temat budowy kopalni oraz elektrowni. Nie brakuje przeciwników tej inwestycji, ale pada też coraz więcej argumentów za. Pomału to nasze społeczeństwo, młodzież wyjedzie, zostaną starsi. Komu zostaną? Zostaną na garku gminy. Gminy na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają, powiedzmy, jakby takie obroże pozakładane, że za bardzo nie można się rozkręcić. No i suma summarum będzie tak, że albo część gmin będzie trzeba likwidować, co za tym idzie. Odległości, gdzie trzeba będzie jeździć, żeby jakiekolwiek sprawy załatwić, mieszkańcy starzy, będzie problem. Nie mamy autobusów, zresztą jak wszyscy widzą, że te małe miejscowości dalsze od tych takich większych miast zostają takie odcięte, zostają same sobie po prostu. Dlatego jestem na tak. Na zakończenie sesji jeszcze raz głos zabrała marszałek Elżbieta Polak, która zachęcała do merytorycznych dyskusji na temat inwestycji, bo jak przyznała, nikt nie ma monopolu na rację. Chcemy wsłuchiwać się we wszystkie głosy, dodała marszałek Polak, przypominając, że województwo lubuskie ze swojej strony zrobiło wszystko, co niezbędne dla inwestycji. Na wniosek ministra gospodarki wprowadziliśmy zapis do wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego po to, żeby złoża były prawnie chronione. Następnie w naszej strategii rozwoju województwa, co też prezentowaliśmy tutaj na slajdzie, są konkretne zapisy, które mówią o budowie kompleksu energetycznego, czyli i kopalni, i elektrowni. Następnie dokumenty branżowe i wszystkie, które samorząd przyjął, samorząd wojewódzki, wywiązał się ze wszystkich zadań i kompetencji w tym zakresie. Mieszkańcy nie wiedzą, co ich czeka, bo nie ma planu zagospodarowania gminy. Skąd mają mieszkańcy się dowiedzieć? Województwo swoje zadanie na swoim poziomie
wykonało. Przypomnijmy, że plan budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i bazujących na tych złożach elektrowni w Lubinie istnieje od kilku lat, a w ostatnich miesiącach nabrał przyspieszenia. To największa na zachodnim pograniczu inwestycja energetyczna, szacowana na około 20 miliardów złotych. Moc elektrowni mogłaby wynieść co najmniej 2700 MW, a roczne wydobycie węgla wyniosłoby około 17 milionów ton.